Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zajmiemy się kolekcją Bundesliga z sezonu obecnego 2020-2021. Oczywiście TOPS. Mam tutaj przygotowane dwa produkty: Starter Pack i Multipack. Jeżeli chodzi o te produkty, są one również dostępne w Polsce. Tutaj możecie zobaczyć, jest wszystko po polsku. Zawartość: plansza do gry, przewodnik kolekcjonera, 21 kart plus karta limitowana, jedna klasyr, lista kart i cena takiego starter packa to 36 zł bez jednego grosza. Nie wiem, czy pamiętacie, ale otwierałem już te produkty na drugim kanale, dlatego ten odcinek będzie na ten drugi. Jeżeli chodzi, moi kochani, o tą kolekcję, tutaj można trafić trzy różne limitki w tym multipaku. Cena 22 zł bez grosza. Pytaliście się, czy można już zakupić. Tak, moi drodzy, jest w sprzedaży kolekcja z Bundesligi. Widziałem to w Empiku, widziałem, jak się nie mylę, w Kolporterze, więc możecie jechać i sobie zakupić. Ok, otworzymy sobie dzisiaj te dwa produkty. Moi kochani, tutaj chciałbym jeszcze raz podziękować pani Ewie, która wysłała mi te produkty z firmy Burda Media Polska. I jak wiecie, a może nie, bo jeżeli nie oglądaliście odcinka, kiedy otwierałem paczuszkę, dostałem tam dwa takie zestawy, dwa starter paki, dwa multipaki. No i myślę, że po jednej sztuce dam na konkurs, ktoś z was wygra. Od razu tutaj sobie włożymy do albumu wkładki i jeszcze raz prześledzimy, jak to tutaj wygląda w tym sezonie. A więc, moi kochani, mamy zielony kolor w tym roku, lista kart, czyli też możecie tutaj zobaczyć, jest wszystko po polsku. A ja wcześniej prezentowałem niemiecką wersję tej Bundesligi w języku niemieckim. I tutaj mamy taką wzmiankę. Jeśli karty będą przechowywane w tym klaserze, pozostaną w idealnym stanie. Zaznacz karty, które posiadasz w swojej kolekcji, aby wiedzieć, których zawodników musisz wymienić, a których pozyskać. Więc to jest taka też informacja dla początkujących kolekcjonerów. Jeżeli nie mieliście jeszcze styczności z kartami ogólnie, nie wiecie, jak to trzymać, to tutaj macie właśnie wzmiankę, że najlepiej w klasy, że wtedy karty są w idealnym stanie, niepognieciane, rogi nie są uszkodzone. Trzeba po prostu kolekcjonować i wkładać do albumu. Karty puzzle i karty taktyczne. Mamy tutaj 4 taktyczne i 5 puzzli. No i później wszystkie zespoły, które grają w obecnym sezonie Bundesligi, czyli Union Berlin, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Augsburg, Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt, FC Köln, Mainz, Hertha, Werder Brema, Freiburg, Leipzig, Borussia Mönchengladbach i na odwrocie Bayern Monachium, Schalke, Stuttgart i Wolfsburg. Jest też kilka kart z Bundesligi, z każdego zespołu. No i do tego mamy takie inserty. Dauerbrenner Karten, Limitierte Karten, Bundesliga Legenden Karten. I tutaj, moi kochani, naprawdę mega te karty są, te legendy. Nie wiem, czy widzieliście, trafiłem wcześniej Franka Ribery'ego, a w sumie są 4 do zebrania. No i tutaj jeszcze mamy kolejną wzmiankę. Uwaga, ostatecznym terminem zebrania informacji na potrzeby kolekcji był 30 września 2020 roku. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje były aktualne na dzień oddania materiałów do druku. Ok, tak to wygląda. Tutaj mamy numerację do albumu, można sobie przykleić na stronę. Plansza do gry. Tutaj jest terminarz, można wpisywać wyniki, jeżeli już są zakończone mecze.
No i teraz sobie otworzymy to zawiniątko. Jest tutaj Leroy Zany na karcie limitowanej. Bardzo ładne są te limitki. Zawodnicy są w takich ramkach, jak na obrazie. Jest to limitka z numerem pierwszym, Leroy Zany. Tutaj mamy kodzik. I pozostałe karty. Mamy tutaj Zimmermana, Leibold, Thielemann, Kunde Malung, Vogel Sammer, Schlotterbeck, Steffen, Posch, jest nasz rodak Łukasz Piszczek, Sabitzer, Alfonso Davis, Hasebe, De Medina, Selke, Lozila, Kempe. No i teraz mamy już specjalne. Star Spieler Jadon Sancho. Też ładna karta. Gwiazdki w tle. Dalej. Mamy Harita. Również Star Spieler, z tym, że z Schalke. Logo FSV Mainz. Benjamin Hübner, match winner i no mamy inną legendę. Bun Kum Cha. Bundesliga legendy. Naprawdę karty te bardzo ładnie się prezentują. Obok limitek, jak już wcześniej wspomniałem na filmach, to są najładniejsze karty z tej kolekcji. No i teraz sobie otworzymy multipaka i zobaczymy, kogo trafimy. Mamy 5 saszetek. Zawartość 24 karty, jedna z 3 kart limitowanych. Już nie pamiętam, czy był tutaj napis, ale chyba tak, na odwrocie saszetki, gdzie jest limitka. Tutaj. Tu jest karta limitowana, więc myślę, najpierw sobie właśnie otworzymy tą saszetkę. I zobaczymy, kto wpadł na limitce. Tutaj mamy Sky Ticket. I mamy Wataru Endo. No nie miałem go wcześniej, nie trafiłem. Kogoś innego miałem. I jest to limitka z numerem drugim, LE2. Ze Stuttgartu, Endo. Następnie Neuhaus, Kuncza, Anton i Markus Thuram, Star Spieler. Czyli trzeci Star Spieler już dzisiaj tutaj. Jest też możliwość trafienia karty z autografem Alfonso Davisa w tej kolekcji. Więc zobaczymy. Marco Reus, Felix Udogkhai, Prümmel i tutaj mamy kartę starczą. Jaki to jest numer? Nie ma tutaj. Jestem ciekaw, gdzie to trzeba włożyć. I Dauerbrenner Niakaty. Napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie tej kolekcji z tego sezonu Bundesligi. Jak Wam się podobają karty. No i mamy z Bayernu Pavarda. Dalej Abrashi, Finn Bogason, Mavropanos i Nils Petersen, Star Spieler. No, karty Star Spieler też są naprawdę ładne.
Gulashi, bramkarz z Lipska. Bożylap z Schalke. Pawlenka, Luzila i Benjamin Hübner, match winner. No już tutaj też wpadła ta karta z Hoffenheimu. No i ostatnia saszetka. Co jeszcze nam tutaj wpadnie? Kadyrabek, Nilsson, Stenzel. Mamy Starspieler, Weghorst i Klub 100. Marcel Sabitzer, karta Klub 100. No, czyli chyba praktycznie każdy rodzaj karty wpadł, bo mamy Klub 100, Starspielery, Matchwinery, Dauerbrenner, Legendy, Limitki, Bazówki, Loga, więc naprawdę jest cały chyba asortyment. A więc napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba ta kolekcja i które karty najbardziej. To wszystko dzisiaj na odcinku. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!